Panie i panowie, Fejm nie byłby sobą, gdyby przy jubileuszowej gali nie zrobił czegoś ekstra. Fejm 10 był pod znakiem złota, ale Fejm 20 mamy coś jeszcze kilkukrotnie większego. Mamy 2 miliony złotych i te 2 miliony złotych, słuchajcie, są dzisiaj z nami. Poprosimy włodarzy o pokazanie naszej publiczności. I słuchajcie... Hichuj, mogłem tam jechać, kurwa. Buxton by dostał, kurwa, w Buxtona i bym se to zabrał do domu. A kubka pieniędzy zostanie rozdysponowana już w najbliższą sobotę na naszej Tauron Arenie. Kupujcie pay-per-view na fejma.tv, aby być z nami i oglądać to wszystko na żywo. Ale poczekajcie, nie, stop. Słuchajcie, panowie, to nie wszystko. To jeszcze nie mógł mikrofon trzymać swój. Dobrze, proszę. Po 10 kapem nie będzie w kupce. Oprócz pieniędzy jest jeszcze nagroda. Jeden pierścień dla zwycięzcy, który pozwoli mu rządzić swoją kategorią wagową. Wow. Jest to pierścień ze złota. Myślę, że chłopaki, wy powinniście bardziej o nim opowiedzieć, bo ja się słabo znam na biżuterii. A co to za próba? Wszystkie, każda. Aha. Ja się nie znam, wiesz, nie, 5, 8, ale 5, podobno drogi. Nie? Jest to piękny sygnet fejmu. No i jest on wzorowany, powiedzmy... na pierścieniach NBA? Kurwa. Pierścieniem Staurona. Jak 7-5-0 nie ma, no to wiesz. No, ale wyjątkowy pierścień fejmu. No i myślę, czyli że to podwyższa wartość. On jest bezcenny, wiecie, bo jest jedyny. Także no, jest o co walczyć. Ale swoją kategorią wagową to chyba rządzi mistrz, a nie posiadać pierścienia, co? Mordo, władca pierścienia rządzi pierścieniem, będę nim ja teraz. Nawet jest już od razu F napisane. Panowie, chciałem o coś ważnego zapytać. No bo tutaj jest tak, 2 miliony złotych, tak? W tej szkatułce. Czyli, jak dobrze rozumiem, dostaniemy kasę w gotówce i nie będziemy musieli płacić podatku, płaci go Fejm, tak? To jest pytanie do włodarzy. Dobrze to zrozumiałem? Właśnie, nie, to było nielegalne. Jest to ciekawe pytanie. Bo jak to jest, że Budda na przykład robiąc takie losowanie płaci podatek za wygranych? A my z 1,5 miliona, nawet jak jesteś na liniówce, to 360 000 trzeba oddać do podatku. Czyli Fejm spłaca podatek, tak? Czyli Fejm spłaca podatek, tak? Dobrze zrozumiałem? Na to wychodzi. Dobrze wyłudził, dobrze Na jakiej on kurwa liniówce jest? Panowie, aby odpowiedzieć wam na to pytanie, będę musiał zasięgnąć informacji od Rafała Pasternaka i... No bo jak tak głośno jest mówione półtora... o tym poinformuje. W sumie William ma rację, podatek powinien być od nagrody, a nie podatek dochodowy, no. Dziękuję. Albo bardziej od działu naszego księdza. Czyli chuj, zapomnij! Tak, chuj z tego! Słuchajcie, na początku trzeba wygrać w ogóle 3 bańki, żeby o tym myśleć, a patronami tej części są SFD i GBS. 3 walki trzeba wygrać. A, 3 walki. 3 walki. Patronami tej części są SFD i GBS. Nie, po prostu ja się zastanawiam, jak mu z 1,5 miliona 360 000 podatku liniowego wyszło. Ja nie wiem, kurwa, jaki on podatek płaci. Kurwa, coś w stylu 24%? Kurwa, o co tu chodzi? Także co, panowie, macie o co walczyć? Myślę, że ten sygnet jeszcze tylko... Bo może to jest tak, że to jest 19 plus 4,5 od miliona, tylko że to wtedy od miliona, czyli od 500 000 dochodu by było. No, kurwa, pojebane, no. 5% zdrowotnego, okej. Bo jest jeszcze coś takiego jak danina solidarnościowa. Jak zarobisz w ciągu roku powyżej miliona, to chyba 4% jeszcze masz podatku, nie? Podgrzał to wszystko. Tak, ja myślę, że na pewno Amadeusz lubi błyskotki, więc... Ty chyba miałeś sygnet, tak, Wojtka Goli? No mam, od mojego przyjaciela Wojtka Goli dostałem, bardzo mu za to dziękuję, bo podobał mi się jego pierścień, właśnie pytałem, gdzie robił, po wygranej walce z Filipkiem go dostałem, także... Ale ten widzę, że jest nieco piękniejszy, jednak tamten oczywiście również sobie w szkatułkę wstawię. Dobrze, jak jesteśmy przy Amadeuszu i też wspomniałeś o Filipku, to Filipek, ty na wywiadzie po bitwie o południe byłeś no trochę, nie wiem czy to dobre słowo, zażenowany tym jak się zachował Amadeusz i uważasz, że to było bardzo słabe zachowanie. Czy możesz powiedzieć, jak bardzo Amadeusz swoim zachowaniem na bitwie stracił w twoich oczach? O to mi chodzi. Że od miliona płacisz 4%. Myślałem, że 4,5 to jest. Od miliona w górę, nie? To taki jest podatek, kurwa, dla bogatych ludzi. Jakby uważam, że to było, że no... Płacę go od 10 lat. Zachowanie, ale poniekąd wypromował też tą bitwę tym zachowaniem, więc koniec końców i tak to trochę wyszło organizatorowi na plus. Na to, jak on się z tym czuje, no to jest w sumie kwestia jego moralności i tyle. Amadeusz, czemu już byłeś na miejscu, a finalnie zdecydowałeś odjechać? Wiesz co, dobrze, z żadnej walki nie spierdoliłem nigdy, nawet jak miałem kuku, jak co po niektórzy. Powiem ci szczerze, że nie było ani w grze dużych pieniędzy, ani mi się za specjalnie chciało. Wystarczy, że dostałem informację, która zepsuła mi humor, miała być to dla mnie zabawa. A jak wiadomo, już nowy król federacji, już niedługo, robi co chce, gdzie chce. No i stwierdziłem sobie, że nie chce mi się po prostu, nie miałem humoru, więc mówię, pakuję walizę i wychodzę. Nie do końca też pasowała mi tam jakby atmosfera, dlatego powiedziałem, że no mogę przeprosić innych uczestników i organizatorów, bo w miarę się postarali. Nie był to mój klimat, tyle no. Nikomu się też krzywda nie stała, więc wydaje mi się, że nie ma co mi tutaj jechać. No, a jak jesteśmy przy mnie, możesz mi pokazać? Tak z ciekawości pierścionek nie zabiorę, obiecuję. Mogę podchodzić, czego mnie złapią, czego mnie złapią. Tak, myślę, że ogólnie ten pierścień mógłby przejść pomiędzy zawodnikami, żeby każdy sobie zobaczył, bo zawsze to jest jakaś fajna motywacja. Nie wiem, czy to dobry domysł, że się no, kurde, taki amerykański jak w amerykańskim futbolu, bardzo fajny. Tak, podoba mnie się. My na razie poprosimy go do nas. I panowie, tam na razie skupimy się na konferencji. Tam w środku jest napis, bardzo was proszę, żebyście go nie wyciągali i nie mówili tam, co jest tam jest na nim. A Mateusz Ferrari jest napisane. A propos przeprosin, Amadi, bo poruszyłeś bardzo ważny temat. Podczas wywiadów po ostatnim programie Cage Special mówiłeś, że Wiewiór powinien cię przeprosić. Za co on powinien cię przeprosić według ciebie? Wiesz, no, powiem tak. To jaki jest Wiewiór, część ludzi wie, część nie wie, no ale żeby z ust takiego łachmyty padały jakiekolwiek słowa o mojej matce dziecka, no to nie wypada, żeby taka łajza, kurwa, się w ogóle... A co dokładnie tylko widzisz, właśnie o tym mówię, łachmyta, już się wpierdzielasz słowo, kultury cię nie nauczyli. Nic nie mówiłem o tobie, ale dobra, dokąd? No i to, że on już jest... to już wasza bardziej jest wina, że nie zrobiliście mu badań lekarskich. On jest na tyle upośledzony, że mówiąc o mnie i o mojej byłej partnerce, nie rozumie, że o niej mówił. No jak mówi, że o niej nie mówił, to debil jest. No, co mogę więcej wytłumaczyć? No. Mówiłem o niej... kurwa, mówiłem o tobie bezpośrednio. To, że ona mogła oberwać pośrednio, to już jest inna kwestia. Co do tej sytuacji? Ale nie chciałbym w ogóle... już dalej ciągnąć tego tematu i tych innych tematów, dlatego że po prostu na ostatnim Cage'u Ferrari jakby się uspokoił trochę. Ja mu tego nigdy nie wybaczę, tych słów, które on powiedział na moją dziewczynę, ale po prostu, żeby dla dobra mojej dziewczyny, żeby nie musiała znów słuchać tych oszczerstw i tak dalej, nie chciałbym już tego ciągnąć, chciałbym po prostu teraz jakby to wyciszyć. Oczywiście ktoś może pomyśleć sobie, że w tym momencie jestem pizdą, że on mówi takie rzeczy, a ja chcę to wyciszyć, ale ważniejsze dla mnie jest to, niż że ludzie pomyślą, że jestem pizdą. Ważniejsze jest dobro mojej dziewczyny i bardziej niż na moim wizerunku zależy mi na zdrowiu psychicznym mojej dziewczyny, dlatego po prostu już bym nie chciał o tym mówić. Właśnie a propos tego ciągnięcia, to ja chciałem w zasadzie Wiewióra i jego dziewczynę przeprosić, bo być może źle zinterpretowałem jej słowa. Tak mi się wydaje, że źle zinterpretowałem jej słowa, także przepraszam. No takiego zaskoczyłeś mnie teraz, tak, ale jednak powiedziałeś już tyle razy w necie, wiesz, to wybrzmiało, nie? Mocno. No wiesz, to może odniosę się do tych słów, nie? Fajnie było, jakbyś mi też nie przerywał, no bo jak byłem z nią na uboczu, tak, no i sobie rozmawialiśmy, to powiedziała pewne słowa, które źle zinterpretowałem. Więc interpretację pozostawiam wam, tobie, a mianowicie brzmiały one w ten sposób. Robię najlepszą laskę na świecie. Ty kurwo jebana, więc mogłem oczywiście... Ja pierdolę, już przepraszałeś, a teraz pierdolisz mogłem to źle zinterpretować, tak? Kurwa, tak. Wydawało mi się, kurwa, chłopie, co ty pierdolisz, ty jebana kurwo. Wydawało mi się, że jest to oferta. Już ale kurwa wiecie, przepraszałeś, już myślałem, że kurwa jest... Ale wiecie, jaki jest tutaj błąd logiczny? Że on będzie miał pretensje do mnie, a nie do swojej kobiety, że padły kurwa, takie słowa. Nie masz szans, żeby takie słowa padły. Masz troszeczkę kurwa... wspólnego z Arusiem. W zasadzie jesteście jak takie odbicie lustrzane. Jednak muszę tutaj zaznaczyć, że Arek trochę tam zniszczył życie swojej kobiecie, ale ona jest Bogu ducha winna, a ty tak naćpałeś swoją kobietę, kurwa, że nie kontrolowała swoich emocji. Zamknij kurwa ryj, nie pierdol takich rzeczy. Nie mów nic kurwa o mojej dziewczynie, bo kurwa zaraz ty o mojej mocy, szmaciarzu, za to. Ja nie mówiłem nic o twojej dziewczynie, posłuchaj tylko o tobie. Mówiłem, że to ty coś zrobiłeś, wciągnąłem prywatę, ale nie uderzałem bezpośrednio w twoją dziewczynę. Chciałeś, to masz. z twoich ust padły słowa o mojej rodzinie, wypowiedziałeś się o matce mojego dziecka, więc będę tańczył na twoim grobie. Mówiłem o tobie, za to, że dotknąłeś moją rodzinę, a nie, że o niej. Skazuję cię w oktagonie na śmierć. Nie powiedziałem ani złego słowa. Sam ją naćpałeś, że jeszcze nie kontrolowała. A to, że chciała... Ale dostałem w łeb, ja pierdolę. Dwóch naraz, kurwa! Dzięki, Wiewiór. WARDęGA wyrwał. Nie, nie, ja jestem... No i to, zamiast mnie szanować, bo ja mam szacunek do siebie i z szacunku do siebie jakieś brzydkie ćpunce nie podałem. Ja pierdolę! Dobra, panowie. Stop. Ja pierdolę, panowie, co jest? Nie wciągajmy w to rodziny. Sorry, ale ja, kurwa, siebie szanuję i byle komu nie podaję. I z szacunku do ciebie oczywiście nie podałem. Ale tego szacunku pozbawiła cię twoja kobieta, więc miej pretensje do niej. Ja lubię się bawić... Skupmy się na turnieju. Ja lubię się bawić na różne sposoby, ale od mojej dziewczyny się odpierdol. Ale ty mówisz, że zabawię, to ona się chciała bawić, kurwa. Ale od mojej dziewczyny się odpierdol i o niej, kurwa, nic nie mów. Kurwa, to jest nieprawda i wszystko, co mówisz, to prawda. Kurwa, my z każdym dniem, kurwa, oddalamy się od Boga. No. I najgorsze jest to, że my, kurwa, jedziemy... Kurwa, w przeciwnym kierunku. Nie no, kurwa, stary, no co to jest? Masakra. Amadi. Ferrari Sigma? Mhm. Czy myślisz, że bycie Sigmą to jest, kurwa, siedzenie z jednym ziomkiem przy stole i wyzywanie mu dziewczyny dla chociągu? Czy, kurwa, coś w tym stylu? Nie no, przecież, kurwa, stary. Kurwa, ciężkie przegięcie. Amadi, skupmy się na zawodnikach, którzy siedzą tutaj przy stole. Kurwa, ty byś nie rzucał, jakby takie rzeczy o twojej dziewczynie mówił? Nie, bo o mojej rodzinie to można jechać, kurwa. Panowie, można, kurwa, wspólnie pierdolony, nic o twojej rodzinie mówiłem. Skazujecie na śmierć, kurwa. Ty kurju pierdolony. Panowie, przyjebałeś się, przyjebał się do mnie twój stary, to jebać ciebie, jebać twojego starego. Ty szmato pierdolony. Ja pierdolę, kurwa, co jest? Nie no, kurwa, stary, ej! Ja nie jestem w stanie uwierzyć, co ja, kurwa, słyszę, jestem w ciężkim szoku. Wiesz, to, że ktoś się tam od pedała zwyzywa, kurwa, czy wiesz, czy, kurwa, od konfidenta, to ja, kurwa, jakby spoko, ja nie potrafię na to zareagować, do mnie to nie dociera. Dolona, kurwa. Tyle, jebać się jebaną kurwą, rozumiesz? Dobra, panowie, wydaje mi się, chłopaki, że... Skupmy się na osobach, które są tutaj... Zostawmy rodzinę, zostawmy matki, zostawmy ojców i zostawmy dziewczyny w spokoju. Zostawmy te osoby trzecie, dokładnie. Nie mogą nawet... Dałem mu szansę przeprosić. Nie przeprosiłeś, to, kurwa, żyj sobie z tym sam. Panowie, skupmy się na osobach, które są tutaj przy stole. Dobra, celowo żeście mnie tu posadzili, żebym był zdyskwalifikowany wcześniej, tak? Tak, to moja zasługa! Chodź do mnie, nie ma problemu. Właśnie, no właśnie, Józef, właśnie, bo... Ja mogę obok niego siedzieć, obok wiewióra, zamieniało się Dawid! Ferrari, czekaj chwilkę. Oglądając właśnie później wszystkie wywiady twoje, Adrian, to wywnioskowałem, że ty jesteś spokojny przed tym starciem z Józefem. Powoływałeś się na to, że wy trenowaliście razem, widziałeś, co on potrafi. Czyli co, patrząc na to, jak on się prezentował, jesteś spokojny o swój awans. Słuchaj, no, zobaczcie taki Hubercik, jak podkręca, co? Pytam się tylko. Po pierwsze, powiedziałem, że jestem pewny każdej walki. Jestem spokojny przed każdą walką. Nieważne, kogo bym wylosował, czułbym się pewnie. I ja tego nie ukrywam. Mówię to cały czas. Przepracowałem, wizualizowałem sobie walkę z każdym. Trafiłem na Józefa. Czuję się dalej pewny. A to, że trenowaliśmy razem na jednej macie, widywaliśmy się na salce, to tylko i wyłącznie powoduje to, że mam do niego szacunek i nie będę się z nim tutaj wyzywał, ani tworzył sztucznego konfliktu, bo jest to dla mnie bez sensu. Są osoby, które mają ze sobą konflikt, mają sobie coś do wyjaśnienia, niech oni sobie pokrzyczą. Ja powiedziałem, już rozmawiałem sobie z Józefem, powiedzieliśmy sobie, niech wygra lepszy i tyle. Zawalczymy, potem pełen szacunek przed i po walce i dla mnie to wystarczy. A czy jakkolwiek mu zaniżam, czy komukolwiek nie. Ja powiedziałem, że każdego tutaj z zawodników szanuję. Uważam, że każdy jest tutaj dobry na swój sposób i każdy będzie chciał się zabić, bo każdy chce wygrać. I dlatego nikogo nie lekceważę, bo wiem, że każdy tutaj, tak jak ja, chce wygrać te półtorej bańki. No i co? No i tylko tyle w temacie, jeżeli chodzi o moje stanowisko. Nie wiem, jakie ma Józef, może ma jakieś inne? Ja mogę pierdolnąć tutaj te dwie bańki szybciej, bez podatku, kurwa. A to chyba fake cash jest, tak mi się wydaje. Tak trochę jakby wygląda, ale chyba, że są tak dokładnie ułożone. No chyba by fejm nie... Nie, to fake jest, mi się wydaje. Kurwa, wy chyba nigdy pieniędzy z banku nie wypłacaliście, takie gotówki. Na moje to są prawdziwe pieniądze. Są banderole z banku i kurwa po 10 koła w stówkach. 99,9% jest fake. Wojtek, to prawdziwe pieniądze? Przyjdą przelewem. I zepsuł całą. No ale wyglądają kurwa jak prawdziwe, chociaż kurwa... No nie, tak w banku ci wydają hajs, no. No z podatkiem. Jak myślałem. Ja myślę, że jeżeli między chłopakami są takie emocje, to może warto zrobić między Ferrarim a Wiewiórem face to face. Bo wydaje mi się, że tutaj... A może kurwa przestańcie robić face to face, kurwa, jak sobie kurwa po rodzinie jadą, tylko wyciągnijcie normalne konsekwencje, a nie o kurwa, ale fajnie face to face będzie jak... Nie ma co uspokajać, tylko jednak mamy poważny turniej, no jubileuszową galę i warto wykorzystać. I słuchajcie, i to... Czekajcie, bo tu jest jakiś problem, tak? Dobra, słuchajcie, bo i tak większej patolii niż na tej konferencji Fame tutaj nie odpierdolę, ale mam taki dowcip, oczywiście. Co robi duch ogrodnika? Sieje postrach. Miłego wieczoru. I nie wyzywajcie się, proszę. No. No tak. Się... No nic, przepraszam. No, ona będzie w tym programie z matą, tam co mają ludzie z spektrum autyzmu. To jest walka, która być może będzie w półfinale turnieju o 2 miliony złotych, ponieważ panowie są po tej samej stronie drabinki. Nie rozpędzaj się. No być może. Słuchajcie. Z naciskiem na być może. Coś ty tutaj insynuujesz. Dostał tym mikrofonem i nic nie pomogło, nie? O kur... Przeanalizujmy. No poszła listwa. Kurwa, tak troszkę to wygląda, jakby Ferrari był zazdrosny o to, że Nathan teraz, kurwa, jest, wiesz, idolem na wykopie, nie? Może to jednak był zły pomysł. Ty możesz, kurwo, moją rodzinę obrażać? Ty, kurwa, synie największej pizdy w historii freak fightów. Jaki ojciec, taki syn, dwie pokraki. Przesada, kurwa, ciężka. Prosiłbym już, Mateusz, żebyś nie wjeżdżał na rowerze. Dobra, panowie, bo to się nam nie uda. No ale co, kurwa, no to co, on się ma uspokoić, kurwa, a co chwilę możesz mu, kurwa, po matce i po ojcu, kurwa, jechać? Nie no, kurwa, że to masakra. O, Maksiu, uspokój się. Wszystko będzie okej. Maksiu, uspokój się, Proszę cię. No i dziewczyny i tak dalej, no. Maksiu, weź mikrofon, jeżeli chcesz odpowiedzieć. Ale prosiłbym chłopaki, żeby już nie było wjazdów na rodzinę. Kurwa, nie chcę nic powiedzieć, chcę mu zajebać, kurwa. Ja mówiłem wcześniej, że dostaniesz w łeb, więc to nie jest... Ja nie będę rzucał, on już dostał listwę. Niech się uwali na pizdę i nie mrugnie. Dobra, panowie, to siadamy na miejsca. Joseph, czy ty jesteś zadowolony z losowania, bo jednak trafiłeś na faworyta turnieju? Ja się czuję Bo ja się w tej sytuacji... czuję... Kryka, znowu się nieproszony wpierdalasz, ty. Hamuj, kurwa. Do mnie było pytanie. Uspokój się. Nie, mi się po prostu szkoda Maxa zrobiło, ja sobie pomyślałem, że... Ale Maxowi będzie ciebie szkoda po walce, także Krysia, weź, lepiej się nie wpierdalaj, wiesz. Amadeuszku, ja tutaj mam dla ciebie, kurde, dla każdego z was mam po czekoladce. Po gorzkiej czekoladce dla każdego z was mam. Bo tak jak was lubię, proszę Adrian. Dziękuję, dziękuję. Zjem po Tam tobie chyba jeszcze dwójka została, nie? Bez reklamy, Jaka dwójka? Kilogramów. Nie, już mam. Pięknie. Równiutko dzisiaj. Naczczo 80 kg. Mordeczko dla ciebie też. Ja bym też panowie prosił... Spoko, ostatnio byłeś w czapce MD Klinik, już wiadomo, gdzie cię będą składać. Białą czekoladę jem, mordo. Proszę bardzo. Ja lubię bardzo Krychę, szczerze mówię, szczerze, z bólem serca, O kurwa, jak on ma... O, ja pierdolę, ja lubię bardzo Krychę, szczerze mówię, O kurwa, ty. Nie, masakra jest. Ja nie wiem, co oni odjebali na tym fejmie, tak szczerze. O kurwa. Z bólem serca, ale go ciężko znokautuje w pierwszej rundzie. Tyle. Już mogę więcej dodać. Ja bym, Max, chciałbym ciebie przeprosić, to może bo to tak był mój pomysł na tego face to face'a. Myślałem, że już trochę tak lubisz, dobra, lubisz się zakładać o pieniążki. Żałuję, że ja pierwszy nie zdążyłem mu zajebać. Dawaj, wiewióra się zakładamy. Nie. Ale jak on ma dostać minus 30%, jak oni jedyne co dostali, to chyba 4 dychy na przygotowanie. Jakieś takie małe pieniądze za sam udział. Tam jakby nie dostałem normalnie jakichś turbogarzy, nie? Nie rób takich rzeczy, nie mów tak. Dobrze panowie... Znaczy, panowie, właśnie... Nie zakładać o pieniążki. Żałuję, że ja pierwszy nie zdążyłem mu zajebać. Dawaj, wiewióra się zakładamy. Nie rób takich rzeczy, nie mów tak. Dobrze panowie, właśnie może mówić, ale już słuchaj, ja piłem nic o twojej rodzinie. Porozmawialiście o wadze. Amadeusz, porozmawialiście o wadze, czy jest w ogóle jakiś cień ryzyka, że któryś z was nie zrobi wagi, bo jak wiadomo będą w razie czego jokerzy. Czy któryś z was dalej ma takie obawy, że ta waga nie zostanie zrobiona? Joseph, to jest głównie do ciebie, tak. No to ten, nie, ja akurat wagę mam już, więc nie wiem, to chłopaki muszą się martwić, którzy nie zrobili jeszcze. A czy Wojtku możemy podać, jacy to są jokerzy? Proszę. Hubercie? To może BOXDEL? Ja bym nie podawał jeszcze jokerów. To jeszcze, ja mogę powiedzieć. To jeszcze nie jestem mądry. Ja mogę powiedzieć, ja wiem. Tego Kubiszyn jako joker. Nie? Generalnie rzecz biorąc, joker będzie pokazany tylko w momencie, jak ktoś nie zrobi wagi, nie? Nie musimy tego teraz pokazywać. W każdym razie też są bardzo przygotowani. Jest jeden joker, jakby ktoś się... Za ile? Aha. 2 osoby są. Jedna osoba, jak ktoś wagi nie zrobi, a druga osoba, jak... na przykład by były kontuzje tam duże, nie? Dobrze, to ja, żeby może troszeczkę rozwiać, to wiem, że jeden z jokerów ma bardzo potężne kolana. Jeśli one wejdą, to mogą naprawdę siać spustoszenie. A teraz chciałbym przejść do ciebie, Joseph, bo już ci zadałem pytanie, czy jesteś zadowolony z tego, że już w pierwszej rundzie zmierzysz się z Adrianem, który jest jakby nie było według bukmacherów faworytem tego turnieju? No, on tutaj... Dobra, powiem wam tak. Bił się w zeszłym roku na fejmie i wygrał swoją walkę. Powiedział tak naprawdę za nas dwóch, ale uważam, że lepiej jest świeżemu z najsilniejszym z nich wszystkich sobie stoczyć, a potem sobie wziąć, kurwa... Właśnie totalnie odwrotnie, Joseph, moim zdaniem, bo w momencie, gdy... Jak AJ, jak kurwa mają mieć 80 kg? No myślcie, kurwa. Zaczynasz od najprostszych przeciwników, wtedy jesteś mniej obity i idąc wyżej... No ale wiesz co, masz, ale zobacz, jak już kurwa ten, a ja nie zakładam innego werdyktu, pokonuje... Polaka i potem tylko mogę się kurwa śmiać. Ale czyli chodzi rozumiem, że innych traktujesz jako nie, zawodników niższego. Nie, to nie o to chodzi, tylko że sami go nazywacie faworytem, więc to też tak odpowiadam, nie? Tylko Michałowi też o to chodzi, że będziesz obity i będzie ci ciężej nawet z tymi, jak samo mówisz, słabszymi. Mordo, zobacz na te dwie bańki tam. Właśnie zrobiliśmy, żeby były fejkowe, bo kurwa. Wiedzieliśmy o tobie. Że powiedziałeś, że brata... Nie powiem wam za darmo, no to kurwa, tyle. No. Dawid, chciałem przejść do ciebie. Powiedz mi, jak ty podchodzisz do pojedynku z Filipkiem? Ja mogę zapierdolić tylko anegdotkę? No to szybko. Nie, bo ostatnio była okropna afera, kurwa, związana z Popkiem. A Maksiu to jest idealne imię dla psa i właśnie chciałem spytać Maxa, czy to on nie był tym psem, którego Popek bił chujem po ryju. Kurwa, ty jesteś jebanym psem, którego zaraz rozjebie, kurwa. Chuj, wyjebane, może daleko nie masz, dobra, wyjebane. Do nogi. Wyjebane, kurwa, do nóżki. Sobie pierdolić. Myślisz, że co? Że mnie to rusza, kurwa, takie pierdolenie? Wymyślisz, kurwa, sobie pies, stary. Rafał chyba nie wie. Dobra, czekoladą to jeszcze możesz rzucać. Żebyś tam, kurwa... Tylko ale uważaj, kurwa, bo jak Josefa trafisz, to zaraz będziesz miał poprawione z drugiej, chłopie. A może, kurwa, ty opowiesz o tym swoim projekcie ostatnim, co? Że ci tam opowiem. Ludzi zamykałeś, co? Ludzi zamykałem? Gdzie zamykałem? W akwarium? Kurwa. Przecież ciebie tam nie było, to bym cię było, ale zamykał. W internecie wychodzi. Naprawdę? No to opowiedz o tym. Dobra, Maksiu był ostatnio u mnie na projekcie, pies Maksiu, i go zamknąłem w budzie. Maksiu to dobry piesek i karmię go. Dobrze, że sobie, kurwa, karmą. Mózg zamknąłeś, kurwa, przed przyjściem tutaj i go nie wziąłeś ze sobą. Z takim, kurwa, zjebem pierdolonym, że to jest niemożliwe. A możesz rozwinąć to, o czym mówiłeś? O jaki projekt chodzi? Wiesz co, właśnie ja nie wiem dokładnie, bo... Nie wiem, ale się wypowiem. Już nie pierwszy, nie ostatni raz. Mogę się zaraz dowiedzieć, bo mi kolega mówił jak jechaliśmy, że... W tym ostatnim projekcie Ferrariego jakieś brudy zaczęły wychodzić, że jestem na zbale. Jak mogę w skrócie powiedzieć, to powiem tak. Nic się, Sylwku, nie bój, nic złego nie wyjdzie, ponieważ ktoś tam pierdoli jakieś głupoty, jakaś nieznana dla mnie kobieta, aczkolwiek mogę powiedzieć, że już się prawnicy tym zajęli, bo nie może być tak, że ktoś sobie wejdzie na internet i będzie kogoś pomawiał. Także dostanie cywilkę i się uspokoi, no bo wiesz, to są wszystko oszczerstwa. I mówię tu z ręką na sercu, a jak nie, to obiecaj mi jedno. Dojedziesz mnie osobiście. Pięknie, mamy to. Nikola, czy wszystko ok? Bo masz, krew ci leci z ręki. Okay. Wiewiór go pewnie ugryzł, kurwa. Słuchajcie, przejdźmy do kolejnej pary. Żebym, Dawid... kurwa, ciebie nie ugryzł. No, jak mnie to byś mógł psiusiaczka ugryźć, ale najpierw bym ci wybił zęby, kurwa, żebyś nie gryzł. Jesteś pedałem jebanym, że chcesz, żebym cię ugryzł w ten? Ja ci mówię, że ewentualnie mógłbyś, ale nie miałbyś czym, bo bym ci wybił ząbki najpierw. No, na razie tu ja wygrałem sobie. A dawaj ten mikrofon, kurwa, zapierdol do gardła cały. Kurwa, zaraz tobie zapierdolę i się skończę. Dobra, panowie, do was jeszcze wrócimy. Amadi, Wiewiór, poczekajcie chwilę. Wiewiór, Dawid, w końcu możemy przejść do ciebie. Powiedz mi, jakie ty masz podejście do tego starcia z Filipkiem? On mówił, że wy znacie się jak łyse konie, dużo ze sobą spędziliście czasu. Jak to w sumie będzie się bić ze swoim kolegą? Nie wiem, bo się jeszcze nie biłem, ale wyobrażam, że no i ja pójdę na 100% i on pójdzie. No zapomnimy na chwilę, że jesteśmy swoimi kolegami. Filipek, bo ty mówiłeś, że to jest dobre losowanie, a właśnie dużo ludzi mówi, że to jest dla ciebie jedno z najgorszych, patrząc na warunki twojego przeciwnika. No tak, ale ja uważam, że i Dawid już leżał w swojej karierze i ja leżałem w swojej karierze, więc gorzej by było walczyć z przeciwnikami i dla niego i dla mnie, którzy nigdy nie mieli żadnego knockoutu. A po drugie, dla mnie to jest zajebista faza walczyć z Dawidem, bo jak zaczynałem swoją przygodę z MMA, to chciałem być trochę taki jak Dawid i zaczynałem z nim trenować, więc teraz mogę pokonać gościa, który mi imponował na samym początku, a uważam, że zrobiłem większy progres przez te ostatnie lata, bo więcej trenowałem. Słuchaj, mówiłeś, że wkurwia cię dyskredytowanie przez osoby, które nie są wirtuozami stójki. Kogo ty miałeś na myśli? Wszystkich. Nie, no się śmiałem trochę, jak Krycha mówił, że chciałby na mnie trafić. A gdybyś miał wskazać najsłabszego zawodnika turnieju, to kogo byś wskazał? To wskazałbym Krychę. Jak to skomentujesz? Ja? Oczywiście. A to znaczy, wiesz co, nie wiem, to półtora roku nie walczyłem. Ostatnią walkę miałem w boksie wziętą z marszu z Filipem Bątkowskim. To jest zawodowiec. Uważam, że w stójce, tam poza tą porażką, którą miałem na mojej trzeciej walce, z szewcem nawet, z którym się biłem, to całą pierwszą rundę dostawałem i podwójna garda, nic mi nie było. Walkę wygrałem. Dobra, ja tak naprawdę jestem tu największą niewiadomą, bo półtora roku się nie biłem, a ja te półtora roku nie leżałem, tylko faktycznie robiłem i to robiłem tylko. Nie, Sandra mnie zeschizowała, jakby nie wiedziałem, o co jej chodzi, ty. A, mam nowy telefon. A ona coś chciała zobaczyć. Nie, bo ten tak był potrzaskany, że mi głośnik już nie działał, kurwa. Nagrywanie harczało, wszystko się. Wczoraj rozpierdoliłem telefon, nie? No. Ale założyłem taką PPF-kę. Zamiast szkła, to z przodu i z tyłu nakładają ci taką folię jak PPF, nie? Taką gumę jakby. No. To stójkę, więc mogą tak mówić. Aczkolwiek ja uważam, że jest zupełnie inaczej. Ferrari w jednym z wywiadów twierdził, że porażkę masz wypisaną na twarzy. Czy uważasz, że stawisz mu spory opór i to jednak ty zwyciężysz? No ja myślę, że to już będzie w połowie walki, wiadomo. Czyli chcesz pokonać Amadeusza jeszcze przed czasem. A nie, jeszcze... przed czasem myślę, że nie siądzie, ale w trzeciej minucie walki on już będzie wiedział, że nie tędy droga, że już nie ma odwrotu. Mi ta jebana folia zeszła po tygodniu, zapłaciłem 150 zł, czy tam 200, a ja mam gwarancję dwuletnią na to, jak to zejdzie, to nałożą nową. Bo właśnie o to chodzi, że jest, chodzą takie słuchy, że ty bardzo analizujesz każdą... Jak iPhone 13. Ostatnio miałem 14, ale teraz stwierdziłem, że nie będę wydawał pieniędzy na takie drogie zabawy. Walkę, że masz wszystkie zgrane w jakiejś bardzo dobrej jakości i na każdego masz folder z tym, jakiej on używa techniki walki, że będziesz najlepiej przygotowany merytorycznie. Czy to jest prawda? I podobno tak. Masz nawet Excela z ich tak jest. Ulubionymi technikami. Tak, bo ogólnie ja podszedłem do tego turnieju tak, że mówię, jeżeli mam do tego podejść, no to zacząłem to robić od samego początku, no i wygrać taki turniej, to nie wiem, czy oni podchodzą do tego lajtowo, czy nie, ale trzeba jak po najniższej linii oporu, czyli jak najmniej dostać, a jak najwięcej zadać. A żeby to zrobić, to trzeba mieć wszystkich opanowanych do perfekcji, więc no trzeba by być głupim, żeby iść się bić 3 razy na przykład jednego wieczoru i nie zobaczyć w ogóle, z kim się bijesz. I ufać trenerowi, że jak on ci na tarczy coś każe robić, to wygrasz tym walkę. Nie, no bo jeżeli tego nie zrobisz setki razy, no to... No nie wiem, ja mam takie podejście. Wolę zrobić wszystko, co mogę zrobić, niż zrobić trochę, a później pluć sobie w ryj. Ja mam też pytanie chyba do włodarzy, to będzie najlepiej zadać je. Co jeśli, przypuśćmy, wygra Joseph, ale się okaże po walce, że doznał kontuzji i lekarze go nie chcą dopuścić? Czy wtedy też jakoś wchodzi Joker, czy po prostu osoba, która miała w półfinale walczyć z Josephem, wchodzi automatycznie do finału? Jak to będzie wyglądało? Wtedy przegrany wchodzi. Aha, wtedy, mimo że Joseph wygrał walkę, ale doznał kontuzji, to wchodzi osoba, dokładnie, która z nim przegrała. Okej, rozumiem. To jest chyba uczciwe, bo Joker wszedłby świeży, no nie? Także... Ale wolałem dopytać. A ja mam pytanie. Dobrze. Ogólnie Joker wchodzi tylko i wyłącznie do początkowych faz walki, no bo tak jak powiedziałeś zresztą, bezsensowne byłoby wprowadzanie zdrowego, pełnego kurwa werwy zawodnika w połowie walki. To jest bez sensu. Nie? Ja mam pytanie... Mam pytanie. Proszę. Jeśli wygram półfinał, ale nie mogę wejść do walki, to mam 500 000 czy nie? Masz. Dobra, ale w takim razie zawodnik, który wejdzie za mnie do walki, jeśli przegra ten finał, to on nie ma 500 000, tak? Nie ma nic. Ale jeśli on wygra, to ile dostanie? Ma szansę wygrać 1 000 000. 1 000 000, nie 1,5 Tak jest. Okay. To kolejny pół jest dla tej drugiej osoby, no nie? Wtedy. Tak. Czyli jak wygrywasz dwie walki, masz gwarantowane po prostu. Areczku, fajnie, że przemówiłeś. Może teraz do ciebie przyjdziemy. Właśnie zaraz, jeszcze zanim przejdziemy do Arka, to mamy pytanie od naszego widza. Siemano, dobry wieczór wszystkim, nazywam się Will, mam pytanie do Josefa Bratana. Joseph Mordko, opowiesz nam, jak wygląda twoja relacja... Czekaj. Opowiesz, jak wygląda twoja relacja z Malikiem Montaną? Jak moja relacja wygląda z Malikiem Montaną? Normalnie, tak jak wyglądała przedtem. Kurwa, chłopie, co ty pierdolisz, kurwa? Nikt się z tobą nie trzyma, każdy się od ciebie odwrócił. Co ty pierdolisz, że normalnie? Ty. Każdego, kurwa, w chuja zrobiłeś kasztanie i będziesz mówić, że normalnie? Ty, ten teraz... Ty. Plujesz się, złomek. Chodź tu, kurwa. Chodź tu. Oj, oj, oj. Chodź. Co, kurwa, na stół od razu wchodzi? Kurwa. Daj mi mikrofon, chodź. Kurwa, daj mi mikrofon. Daj dokończyć. To mówi, kurwa, lamus, który własną rodzinę okrada? Tak, dokładnie. Kasztanie, ty, kurwa, bity, to ty zostałeś odpulony. Hobby, nawet, kurwa, przytulasz się z dupeczkami w weekend z Instagrama i napierdasz dupę ziomalom. Jesteś kasztanem, pecią. Nawet wytwórni, kurwa, człowieku, mówią, że ty, kurwa, masz problem. Kasztanem, jesteś bitą pałą, wiesz, rozumiesz to? Dobrze, że wiem, gdzie, kurwo, mieszkasz i cię, kurwo, zobaczysz, że cię, kurwo, złapie. No to dawaj, chodź, a nie chodź do mikrofonu. Jesteś pają, kurwo, tak samo jak, kurwa, wziąłeś dupy, samochód i co, kurwa, ja za paliwo płaciłem, taki siebie zarobas. Brat Patrycji Kazadi, kurwa, i hajsu nie ma. Ciuchy jej kradł, żeby, kurwa, na czpanie mieć. Czpun, kurwa. Dobra, dobra. Mamy mały rozdział pomiędzy Alberto a tym kolegą. Brudasie, ty, kurwa! Elo! Dobra, dobra, Józef, usiądź. Skupiamy się na was. Nie używajmy takich słów. Bardzo prosimy o ochronę. Na czpanie, kurwa, nie masz. I tak masz już u mnie lepca, ty, kurwa, ruro. Bardzo prosimy o ochronę, o ogarnięcie sytuacji, a teraz przejdźmy do Arka. Wyprowadzić tego peta, kurwa. Czekajcie chwilę, bo tutaj mamy Alberto Hancho. Petem, kurwa, jesteś. Petem, kurwa, i to nawet twoja rodzina by była w stanie powiedzieć. Dobrze. Także, kurwa, panowie, pamiętaj, że się, kurwa, zobaczymy. Pseudo-czarnuchu. Józef, skupmy się na turnieju teraz. Arku, przejdźmy do ciebie. No cześć, siemano. Powiedz mi, jak ty skomentujesz to wszystko, co się wydarzyło pomiędzy Ferrarim a Wiewiórem? Ponieważ Wiewiór to jest twój najbliższy rywal, a no trzeba przyznać, że widać, że się przejmuje tym wszystkim. Dobra, słuchajcie, bo tego nie widać. Bardzo proszę o wyprowadzenie tego pana z sali. A my się skupiamy, słuchajcie, na turnieju i na naszych zawodnikach. Proszę, Arku. No, co mam powiedzieć, jak dla mnie wjeżdżanie sobie na dziewczyny, na rodziny to jest niefajne i chujowo się tego słuchało po prostu. No, rzadko Arek mówi coś mądrego, ale jak powie... To prawda, to prawda. A tym razem, wiesz, ogólnie to ja się skupiam na treningu, na wygraniu tego turnieju, bo to jest jedyna rzecz, którą mogę udowodnić tutaj coś, wygrywając ten turniej. Słuchaj, ty już byłeś w podobnych sytuacjach, wiesz, jak to wszystko wpływa, ta gra medialna, na potem postawę w klatce. Sam powiedziałeś, że Ferrari wszedł ci do głowy przy waszym pojedynku. Uważasz, że Wiewiór może mieć z tym problem w najbliższą sobotę? Ale Wiewiór się z nim nie będzie bił, więc ja mogę... Ale chodzi mi w walce z tobą, wiesz, no bo jednak to wszystko potem... Kurwa, mam problem, bo nie chce mi się iMessage, kurwa, włączyć i pisze, że jest błąd aktywacji, kurwa. Nie mogę SMS-a, kurwa, wysłać albo odebrać, nie mam pojęcia. Oddziałowuje. Brat Patrycji Kazadi? Aha. A co to jest Patrycja Kazadi? Wiesz, myślę, że nasza walka nie ma nic wspólnego z walką z Ferrari. Ja od siebie mogę zagwarantować wiewiór, że znokautuję Ferrariego. Jeżeli wygra, oczywiście z krychą. Spokojnie, zrobię to sam. No ale jak coś, to ja też jedyne podpowie. Co możecie zrobić, to odpaść i będzie jednego ćpuna mniej, albo się poczęstować, kurwa, talerzykiem. Zamknij pizdę. Ćpuny pierdolone. Kurwa, ty to najlepiej stąd wypierdalaj już, naprawdę. A co powiedziałem nie tak? A nawet wszystko, się kurwa. Się teraz tym na Instagramie. Ja wyglądacie jak kurwa powiedziałeś, wszystko, kurwa, powiedziałeś nie tak. O, wszystko jest nie tak. Tam to jest nieprawda, to jest nieprawda, wszystko jest nieprawda. Ty jesteś, kurwa, największym nietaktem, kurwa, w swoim życiu, wiesz, rozumiesz? Czego ty, imbecylu, nie rozumiesz? Że ty pierwszy dotknąłeś mojej rodziny. Nie dotknąłem twojej rodziny. Będę tańczył na twoim grobie. Ty sobie, kurwa, wmówiłeś to. Znalazłeś wymówkę, żeby mnie w tak podły sposób zaatakować. Nie dotknąłem twojej rodziny, ty sobie wmówiłeś to. Panowie, słuchajcie. Do wszystkich właśnie chujo, kurwa, które tego nie rozumieją. Jak ktoś dotyka twoją rodzinę, to ale ja nie dotknąłem twojej rodziny. I ty, a co się wpierdalasz w nie swoje sprawy? Mówisz, kurwa, kto kogo zdradzał, czy coś takiego? Ej, dobra, nie jestem. I tak dalej. Okej, wyciągnąłem prywatę. To jest matka dziecka. Wyciągnąłem prywatę. Wokół się wpierdalasz. Ale zrobiłem to dlatego, że po pierwsze najpierw ty wyciągnąłeś na mnie prywatę. Po drugie, ty wyciągałeś na tańcule też w chuj prywaty, uderzyłeś prywatne jego życie, więc skoro ty możesz, to na ciebie już nie można. Bo ty widzisz. Bo patrz, jedno słowo. Ja nagrałem film na tańcule, a jedyne co ten ćpun z tego filmu zrozumiał, to zdrady. A tam nie chodziło o zdrady, tylko ućpiewanie lasek. I ty jesteś stary, ale przykładem. To są znowu pomówienia. Ućpałeś swoją kobietę. Czekaj, czy ty sugerujesz? Kurwa, mówi takich słów, kurwa, nie mogę się powstrzymać. Maksymilian, powinien się obronić. Amadeusz, czy ty sugerujesz, że ja podawałem komuś bez wiedzy jego jakieś substancje? Powiedz, tak czy nie? Jeszcze raz. Czy sugerujesz, że ja podawałem komuś jakieś substancje? Ja sugeruję to, co było napisane, kurwa, widziałeś film, jest porobiona, więc light, stary, co mam... Ale czy ty sugerujesz, że ja komuś coś podawałem? Powiedz, tak albo nie? Spytać możesz, wiedzieć i musisz, chuj cię to obchodzi. Właśnie, Arek, bo ja wiem, do czego ty pijesz. Kurwa, ciągnął. Arku, ty pijesz do tego, że ty już tak tego nie zostawiasz i chyba nawet... Tak, nie, stary, to wiesz, to po prostu by się będą... Widzisz, jak karma wraca. Na Gali Fame 10 śmiałeś się z Mateusza, świętej pamięci, kurwa, zresztą jest teraz jego... Nieważne, kurwa. Śmiałeś się, że pozew cywilny ci złożył. Tak się śmiałeś i widzisz, a teraz sam składasz ludziom pozew. Widzisz, jak karma wraca? Wymaskowałem cię po prostu, kurwo, bo jesteś kurwą, a nie człowiekiem. Ten ma lepsze serce. Ten ma lepsze serce, tylko jest głupi. Głupi, dlatego dałem temu idiocie szansę przeprosić, bo... Dobra, weź, kurwa, zamknij ryj. Udawałeś, ty potrafisz tylko obniżać ludzi. Nie zaatakowałem twojej rodziny. Nie zrobiłem tego, kurwa. Powiedziałem tylko na ciebie, na ciebie. Tego nie rozumiesz. Okej, mówiłem, że pośrednio, w jakiś sposób pośrednio mogła twoja była dziewczyna oberwać, ale zupełnie czym innym. Zupełnie czym innym jest to, że ona mogła oberwać pośrednio, niż ty, że bezpośrednio atakujesz moją dziewczynę. To właśnie temat, ja mówiłem prawdę, a ty, kurwa, pierdolisz. Dobra, dawaj ją, dajmy maksywę kiełbachę, kurwa. Wiewiór. Arku, ja bym dawaj chciał, żebyś... tutaj. Poczekajcie chwilę, Amadi, uporządkujmy to wszystko. To były jej słowa, co ja mam powiedzieć? Amadi. Ale mogę zacytować? Robię najlepszą laskę na świecie. Zostawmy już osoby trzecie, skupmy się na zawodnikach, którzy są przy stole. Kurwa, jeszcze raz. Nie wiem, może mu wyłączcie mikrofon. Wyproście go stamtąd, coś. Rodzina, albo się wypowiedz. Będziesz przez słomkę, kurwa. Teraz się popłaczę, a się mu nie dziwię. Chciałbyś siedzieć, kurwa, przy milionach ludzi, odbiornikach, jak ty totalnie, jakby bez konsekwencji, kurwa, obraża ci tatę, mamę, dziewczynę. Amadi, skupmy się na osobach, które są przy stole, dobra? Kurwa, pozwalacie, kurwa, innym ludziom się wypowiadać na czyjeś rodziny. Ale nie, wprowadźmy zasady. Dobra, ja powiem. Wprowadźmy takie zasady, bo ja myślałem, że wy chcecie sobie jeszcze coś wyjaśnić, ale już zróbmy, że bez tych dziewczyn. Ale wiesz, część ludzi sobie pomyśli, że ja jestem zły, że ja się przypierdalam. W życiu bym się nie wypowiedział o czyjejś rodzinie, ale jak ta kurwa albo ta kurwa się wypowiadają mojej, to jest dobrze. Kiedy ja się wypowiadałem o twojej rodzinie, mój drogi? Bo ty znowu coś pierdolisz. Ty, kurwa, tymi oślizgłymi mackami to żeś dużo zrobił, czpunie pierdolone. On jest przy tobie aniołem, tylko debilem. A ty jesteś przebiegłą kurwą. Ty jesteś przebiegłą kurwą, ludzie cię przejrzeli. Dlatego twoja kariera jest skończona. Zawsze chciałeś być lubiany, ale ludzie cię przejrzeli, stary. A zobacz, to masz po walce ze mną wypisane na twarzy. Stary, mój czas dobiegł końca, moje marzenia prysły. Widzę, że presja już ci dochodzi, moi drogi. Arku, presję to kurwa, jak z nim dostaniesz walkę, to Arku, pojawił się tutaj temat pozwów i też o tym wspominałeś u szalonego reportera. Czy ty zamierzasz pozwać Nathana? Zobaczymy. Kurde, no wiesz, bo to kurwa każdego by trzeba było pozywać tak naprawdę, albo, bo federacja pozwala na to, żeby oni sobie mogli wykorzystywać waszą platformę do pomówień, do mówienia o takich rzeczach. Czy to Kas już też powtórzył, czy właśnie Nathan. Powoli mnie to zaczyna wkurwiać, bo na przykład jak była taka sytuacja, że Polak tutaj pomówił wiewióra, to od razu kary i wszystko, ale jak mnie pomawiają, to już nie ma kar, kurwa. No jak chcesz, to mnie pozywaj, bo nie będziesz pierwszym ćpunem, który mnie pozywa, więc zapraszam. Możesz mnie pozywać, kurwa, już miałem tyle spraw z takimi ćpunami, więc sobie radzę. Spokojnie, nawet prawnika nie wezmę, będę sam się brał. Bardzo dobrze, bardzo mnie zapraszam. Także zapraszam, kurwa, ćpunie jebane. I mogę to też następny. Widzę, że wy możecie sobie piątkę z Ferrari, bo tylko tyle umiecie. Jak tu się ktoś boi, to tak, z tych materiałów, co Amadeusz wtedy wrzucał, to tam było w wiadomościach, że twoja dziewczyna mówiła, że ona już nie chce. Ale moja dziewczyna mówiła też również... się nie boję tego powiedzieć, pozywaj, kurwo, ćpunie jebane. Zapraszam cię do sądu, kurwa, i cię zatem cię pozywam, mój drogi. No to pozywaj, kurwo jebana. No i klaszczę mu drugi, którzy macie. Wy macie tyle samo tego do powiedzenia, to jest wasz poziom. Kurwa, z wami nie ma żadnej rozmowy. Się zajebiście z wiewiórem dogadywać, tylko naćpać, kurwa, ćpunie jebane. My mamy chociaż coś do powiedzenia. Chłopie, ja nawet naćpany jestem bardziej elokwentny niż ty. Jak ty się wypowiadasz w ogóle? Masz takich, kurwa, kupi, to mówi koleś, samych jak Wardęga, to mówi koleś, który za donaty... reporter wrzucił, kurwa, ujęcie, jak ten zawiechę łapie na wywiadzie. Kurwa, i jego przyjaciel. Chłopie, to w ogóle jesteście jebane, każdego wsypuje. Jebane ćpuny, kurwa. I to mówi gościu, który za donaty najebany żygał na transmisji. Pokaż mi, pokaż mi. Jesteś tak słaby, że szkoda gadać. No pokaż. Jesteś, chłopie, w garniturze się jakimś ubierasz, ty wyglądasz, kim ty, kurwa, jesteś? Patrz, jak ty się zachowujesz. KASJO, król śmieciu jebany. Tak, chłopie, jaki ty jesteś król? Chyba królik, kurwa, królik. Stary, tutaj jesteś u mnie teraz, ja tutaj jestem bardziej, kurwa, niż ty. Człowieku, kim ty jesteś? Kurwa, ćpunem jedynie. No i co, darta płyta alkoholiku. Szanonego swojego przyjaciela pokazuje, jak kurwa zawiechę naćpany złapałeś, bo pewnie przed programem ćpaliście. A umiesz normalnie się wypowiedzieć w jakiś sposób normalny, a nie drzeć mordę tylko? No a powiedz mi, jak wygląda w ogóle, kurwa, twój problem z alkoholem? Dalej pijesz, napierdalasz? A ja miałem problem? No miałeś. I jak on się... No i co, i poradziłeś sobie? Powiedz mi, tak? Jak niby miałem problem z alkoholem? No nadużywałeś go, czy tu Warszaw Shore, czy swoje transmisje najebane, narąbane. Znaczy nadużywanie? No znaczy to, że... No, to, że jesteś kurwą jebaną i mówisz, że jesteś jak... DDA, to znaczy, że miałeś ojca alkoholika? To ja miałem również ojca alkoholika. I kiedyś przed śmiercią mu powiedziałem, że zacznę chlać i mu pokażę, że zostawię, wiesz? I kurwa, a ty jesteś pizdą jebaną, bo w każdym wywiadzie DDA jestem, kurwa. Stary, ale jeżeli masz do tego problem, to bardzo mi przykro, bo w Polsce jest bardzo dużo ludzi, którzy ma ten problem. Nie wierzę w to, że kurwa z góry ktoś widzi, ale jeżeli tak jest, to jest ze mnie dumny, bo mu pokazałem, że kurwa zacząłem chlać, specjalnie i pokazałem, że o, tak obstryknę i sobie rzucę. Jarzysz, a ty jesteś jebaną kurwą, ćpunem, który ma problem z alkoholem i z ćpaniem, jebana dziwko. Panowie, to jest twój poziom, to jest twój poziom. Na szczęście, stary, trzymaj kciuki za mnie, na razie nie piję, ani nie spam, tak? Zadać, kurwo? Ale czemu tak do mnie mówisz? Czemu mnie tak wyzywasz, stary? Przed chwilą powiedziałeś, kurwa, że jakieś pytanie i zacząłeś od kurwa. Ty weź sobie podsłuchaj. Dobra, panowie, ale Kasjo, no i patrz, jak ty się zachowujesz. Pytanie to zero, panowie, stary, nie rozmawiam z tobą, ty jesteś totalnym mysztokiem. Jesteś totalnym mysztokiem w ogóle, co ty gadasz? Już nie chcesz gadać, kurwa, bo się kupisz. Nie, panowie, Kasjo, teraz my się skupimy jeszcze tutaj na zawodnikach, zaraz słuchajcie z panel Kasjusza, tam na pewno też będzie dużo do wyjaśnienia, także zostawimy to sobie na trzeci panel. Ostatnie słówko, bo tak widzę, że strasznie się zepsuł tu klimat, nie? może by Arek nam coś na rozweselenie zaśpiewał na przykład, to by mnie bardzo ucieszyło. Cokolwiek się wydarzy. A wy już kolegami jesteście teraz w Ferrari, po jednej stronie, kurwa, najlepsi przyjaciele. Bo ja uwielbiam tą piosenkę! A ja wiem. Śpiewaj, Aruś, dawaj! Dużo ludzi ją uwielbia, bo masz 16 baniek wyświetleń. Ja się nie wpierdalam Waszkowi, chciałem po prostu, uwielbiam twoją piosenkę, mówiłem ci to wiele razy przecież. To nie jest kłamstwo, chciałem zaśpiewać z tobą. Sylwia, kiedy wyjdzie nowy odcinek Gołców? Ej. Czy Dawid Malczyński się odezwał chociaż raz? I Filipek? Właśnie, kiedy nowy odcinek Gołców? No właśnie, no to zmieńmy temat. Wkrótce wyjdzie odcinek Gołców, gdzie wystąpi cała ósemka turniejowa i wydaje mi się, że to będzie bardzo ciekawy odcinek i będą trochę na nim inne emocje. I co warto wspomnieć, nagroda za turniej będzie odrobinę wyższa niż 1 500 000, ale nie będę zdradzał ile dokładnie. Wspomnieć, nagroda i będą trochę na nim inne emocje. Ja myślę, że nie dojdzie to do... Dobrze, że nie powiedziałeś, bo wszyscy by kurwa oszaleli. Bardzo dużo ogólnie. Panowie, jeszcze może przejdę... Ja tak siedzę i mi się tak szkoda tego Maxa zrobiło, Jarka, czy... No zrób popałę, kurwa, na pocieszenie, co ty, kurwa, szkoda? To... A moje dziecko, to i matkę, kurwa, ale... można cisnąć? Co ty se, kurwa, myślisz, ty? Nic. Jak jesteś przeciwko, kurwa, mojej rodzinie, to zaraz będziesz w worze, kurwa, z nimi. Ja widzę przede wszystkim... poprosiłbym... chłopakom, no to okej, tak, zapraszamy. Jak nie mieliście face to face'u, zapraszamy na środek. Amadi, krykakoczcie, na środek. To była Amadi! Ty była trzeźwa. Zostawcie chłopaki już tematy tych dziewczyn, zostawcie. Daj temu dzieciakowi spokój, już siedzi, płacze. A co mnie obchodzi jego płacz, kurwa? Zapraszam Amadeusz do face to face. Z kim? Krychą. Krychą, swoim przeciwnikiem. Słuchajcie, to jest... Pierwsza walka turniejowa, Amadeusz Ferrari kontra Krycha, Krystian Wilczak. Nie. Ja pierdolę, jaki młyn jest dzisiaj. Kurwa, no lubię tego chłopa, no co mam powiedzieć. Też go lubię. Ściągniesz okulary tylko, bo tak się trochę, że widział oczy. Dzięki. Ty już wiesz, co? Słynny Amadeusz... tekst, ale to jest tak, masa mojej myśli, ty już wiesz. Tekst. Ale wystarczą tylko 2 minuty brachu. Pierwsze 2 minuty i po 2 minutach będzie wszystko wiadomo. Znaczy w twojej głowie, bo ja to kurwa, już wiem. Ale dziwne, nie? Dziwne. Dziwne, ale nie bo wiesz, kurwa dziwne. 5 lat temu gadaliśmy. Ja go naprawdę lubię, jest mi dziwnie, ale Krycha mi normalnie mówi oczami. Ja pierdolę, ale... Krystiana nie da się nie lubić. Właśnie nie? Wręcz przeciwnie, stary, bo jak ja na niego patrzę, zawsze miałem do niego szacunek. Jak na niego patrzę, to widzę te wszystkie przebitki, jak gdzieś spierdalał z tego hotelu w Tajlandii, widzę te... Dobra. Daj, serio, serio. Co ty, kurwa? Ty, kurwa. Chodź tu, kurwa! O, chodź! No, chodź. Dobra, spokojnie. Chodź, jak masz jakiś problem, to chodź. Jaki mam problem, kurwa? Rzucasz się, kurwa, coś tutaj śmiali, kurwa. O, kurwa mać. Dobra, fajnie, fajnie, tylko jest jedna rzecz. Ja się nie będę z tobą szarpał i nie dam mi siły na finał, jeżeli do niego dojdziesz życie. O, nie, bo jest jedna rzecz, bo ja tak, nie się można się śmiać, ale kto normalny w Tajlandii, jak co najcięższe więzienia świata, gdzie 3 miesiące wcześniej tragedia mojego życia się wydarzyła, zostałem pocięty maczetami, rozbijał był butelkę i podczas napadu, bo to był napad, kurwa, bronił się na śmierć i życie, chyba nie. No ale kurwa, przed sekundą powiedział do ciebie, że wyobraża sobie to i go to śmieszy, ja się zaśmiałem, on się tylko zaśmiał, kurwa, rzucasz, a masz go przed sobą, a do niego się nie rzucasz, a masz się bić z nim przed chwilą. Bo słuchaj, bo jego lubiłem całe życie. Ale to jest spina na siłę, ciebie kurwa. Tak wiesz. No to nie siły teraz robisz, kurwa, która jest potrzebna. Skup się, kurwa, na Krysi i, kurwa, wygraj walkę. To mam nadzieję, że się spotkamy w tym finale i że ty, kurwa, tam nie rozumiesz. A ja kurwa, lubię. Ten lubię. Dobra, panowie, i do publiczności. Krycha, do piątku jestem dalej twoim kumplem. W sobotę Godzina 16, jestem twoim największym wrogiem, cisnąć ci nie będę, ale pamiętaj, zostaniesz ciężko znokautowany pierwszy raz w życiu, przysięgam ci to, pamiętaj. Pamiętam, zapamiętam. Słuchajcie, pierwsza walka turniejowa o 2 miliony złotych, Krycha, Amadeusz Ferrari, wielkie brawa! Dobra, panowie, chodźcie już na miejsca. Adrian, ja w tobie widzę przede wszystkim dużą przemianę, bo zawsze na konferencjach to ty, tobie puszczały nerwy. Tak. Ja nie wiem, o co chodzi właśnie. Nie, bo czy, ja powiem szczerze, ja wiem, że to było trochę na siłę z jego strony. Spoko. Miałem nadzieję tylko, że nie rzuci... Dlatego się śmieję. Że nie rzuci we mnie tym piciem. Tak, to wszystko jest ok. Miałem nadzieję, że nie rzuci. Na szczęście nie rzucił. Jak szukasz Gudza, dostaniesz wersję instant. Nie ma problemu. Jeden przypiskuje, walę na pizdę na miejscu. Słuchaj, po pierwsze, to nic nie powiedziałem. No dobra. To jest pierwsze i najważniejsze, więc nie szukaj spiny na siłę. Po drugie, zaśmiałem się, kurwa. On ci to powiedział w twarz i mu nie zrobiłeś nic. Więc teraz popatrz, jak to wygląda. Nieważne. Słuchaj, stary, ja tak jak powiedziałem, ja nie rzucam się na siłę nigdy. Ale też on dużo mniej wiedział, co mi się wydarzyło 3 miesiące wcześniej, nie? No ale no teraz wie. Teraz wie. Przecież od tamtej pory już wie bardzo dobrze, a mimo wszystko ci to powiedział. Nieważne. Słuchaj, Sylwek, ja, gdy mam do kogoś problem, to wtedy, kurwa, wjeżdżam w niego jak dzik w sosnę, tak? Jak nie ma problemu, nie szukam go na siłę. Zobacz, że ja jestem czasem wybuchowy, tak? Jestem cholerykiem, ale tylko wtedy, gdy ktoś, kurwa... przeskrobię, tak? Gdy przesadza. Ja nigdy pierwszy nie strzelam, nigdy. Ja też nie. No nie wiem, to bym tak różnie ci powiem. To podaj przykład, gdzie strzeliłem pierwszy. Potem ci powiem parę sytuacji. Dawid, mam wrażenie, że masz teraz dużą okazję, żeby jakoś przypomnieć sobie, jeśli chodzi o ten rynek freakfightowy, a jednak na konferencji jesteś dosyć cichą osobą. Czy ty już jesteś poniekąd zmęczony tymi freakfightami? Może nie zmęczony, ale nie czuję takiej potrzeby, żeby gdzieś tam na siłę robić show i o sobie przypominać. Szczególnie jak tych chłopaków znam już 6 lat, prawie z każdym się lubię, mniej lub bardziej. Nie jestem typem człowieka, który będzie za kulisami tutaj podawał wita, a tu będę rzucał, krzyczał, wyzywał. Także no taki jestem. Kogo uważasz, że jest najsłabszym ogniwem tego turnieju? Patrząc na kursy bukmacherów, to jest to Filipek. Przepraszam, chyba Krycha. Krycha był niżej? Tak. To przepraszam, to coś ujebałem. Nie pamiętam, ale wydaje mi się, że Filipek na pewno nie jest dosyć nisko, jeśli chodzi o bookmacherów. Walczycie razem, to chciałbym właśnie, żebyście zrobili... jeszcze raz, nie słyszę, sorry. Chciałbym zaprosić was do face to face'a. Tak, no dobra. Zrobiłem wszystkim zawodnikom, bo nie mieli okazji na programie. Także teraz Filipek i Dawid... Prosimy o groźną muzykę. Tak. Na środku. Nawet ochrony nie ma. Chodźcie panowie na środek, dobra? Tylko. Już można? Można. No, Filipek za malutki, panowie. Słuchajcie, jakby zrobili turniej w 70 kg, to Filipek lepiej by sobie na pewno poradził. Dawid Malczyński, Filipek już w najbliższą sobotę zawalczył o półfinał turnieju o 2 miliony złotych. Wielkie brawa, a my poprosimy kolejną parę, Józef Bratan i Adrian Polak. Adrian, face to face. Chodź. Ty, ale Filipek naprawdę przypakowałeś. Powiem ci, kurwa, aż kaptury tyłem widać, jak stajesz. Serio. Postarajmy się bez śmiechu, dobra? Szkoda, że w pierwszej walce odpadniesz. Zróbcie mi potem walkę z Krychą, bo mnie, kurwa, deprecjonuje. To w maju, na początku maja, ale po wygranym turnieju to ktoś mi, kurwa, da walkę z tobą. Ale wiesz, Krycha, że ty byś ze mną przejebał. No. W twojej rzeczywistości. I panowie, do publiczności. Słuchajcie, to jest druga strona drabinki, Adrian Polak, Józef Bratan, również walka o półfinał i o 2 miliony złotych, a my poprosimy ostatnią parę, Maksiu Turniej Karol z Minimarkiem Carlito. I wygrany z tej pary zawalczy z wygranym z pary Krycha kontra Amadeusz Ferrari. Także słuchajcie, na pewno będzie ciekawie. Na półfinał szykuje się prawdziwa zła krew. No chyba, że wygra Krycha. Nic, tak? Tu powinien być jakiś... Twój lepiej przygotowany. Masz od tytułu największego naprawdę, no zobaczysz, ale teraz serio. Także... Sylwek, a uważasz po ostatnich Gołcach, to ja jestem najbardziej... Sylwek, zadbany? Ja jestem najbardziej zadbany? Serio. Myślę, że jesteś w czołówce. Nagrać. Uwaga, Adrian zabrał publiczności. Maksymilian Wiewiór, Wiewiórka, Arkadiusz Tańcula. Wielkie brawa! Dobrze. 4 face to face. Zaszczepić na agresję i do budy tego psa. Dobra. Za mocno. No dobrze, myślę, że na tym zakończymy. Adrian, proszę tylko nie zabierz pierścienia. Do mikrofonu mów, jeśli... I nie mów, jaki jest napis, nie mów, jaki jest napis. Instagram Mateusz, no love, wbijajcie. Na pewno nie taki tam jest napis. Dziękujemy i zapraszamy na trzeci panel, gdzie będzie między innymi BOXDEL i Donka.